Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Shizu i dziś pokażę wam, jak zdobyć za darmo złoto, konto premium, maszyny premium, unikaty i jeszcze co tam chcecie sobie kupić, co jest dostępne za normalne pieniądze, ale ja wam pokażę, jak to zdobyć kompletnie za darmo. Więc powinniśmy zacząć zarabiać tak zwane gadżin coinsy, a żeby je zdobyć, musimy wejść sobie tutaj w tak zwany marketplace, czyli po polsku rynek. To jest coś na podobę rynku na Steamie. Tylko że tutaj się zdobywa gadżin coinsy tak zwane. Więc gadżin coins to jest odpowiednik 1 euro, 1 dolara. Mniej więcej taka jest równowartość. Czyli jeśli w sklepie kupujemy coś za 20 dolarów, coś jest warte 20 dolarów, w przeliczeniu jest to warte no 20, 10, czy tam zależnie od ceny w gadżin coinsach, jest proporcja. Tutaj jak widzimy, jeśli otworzymy sobie ten gadżin market, po uprzednim zalogowaniu się musimy mieć tutaj chyba weryfikację dwuetapową lub sprawdzenie maila, nie jestem tego pewien, już dawno to robiłem, więc ale to tam powinno wam pokierować wszystko, więc bez najmniejszego problemu poradzicie sobie z tym. Następnie przechodzimy sobie w ten rynek. Jak widzicie, tutaj mamy naszą zakładkę, nasz profil, tutaj mamy nasze gadżin coinsy, które udało nam się zdobyć, nasze tutaj towary, które posiadamy, taki nasz ekwipunek. Tutaj mamy wszystko, co sprzedajemy. Czyli ja tu na razie sprzedaję te wszystkie skrzynki, one powoli schodzą. Każde kosztuje 10 gejginów. No ale sprzedamy sobie 10 takich skrzyneczek. Dostaniemy koło właśnie jednego gejgina. Trzeba pamiętać, że rynek gadżin też bierze od nas prowizję za każdy sprzedany zakup. To jest nasza prowizja, tam zależnie, nie pamiętam od jakiej kwoty. Niestety zapomniałem wam powiedzieć, że ta oferta i te możliwości dotyczą tylko i wyłącznie graczy, którzy grają na PC-cie. Czyli nie mają tutaj tego PSN-a i Xboxa. Tu się dotyczy konta niestety, czyli mogłem założyć sobie konto na PS4. Od 4 lat nie grać na tym PS4, ale dalej konto mam założone na PS4. Niestety w takim wypadku nie da rady tego zrobić. Ale istnieje możliwość chyba napisania do supportu, ja wiem, że to robiłem, bo sam miałem konto założone na PS4. Napisać do supportu, że chce się przenieść konto i oni wtedy przenoszą wszystko, bodajże poza chyba kontem premium i złotymi orłami. Nie jestem pewien, to musicie sobie doczytać jakoś. Wiem, że istniała taka możliwość, nie wiem, czy istnieje dalej. Więc tutaj nie daję takiego pewności, czy to wyjdzie. Ale próbować zawsze warto. Z racji, że są teraz promocje, ja wam pokażę, sprzedam jeden przedmiot, pokażę wam, jak to zrobić, wprowadzę was w to i pokażę, jak kupować przedmioty z rynku normalnego Gaijin, z rynku War Thunder, ze sklepu War Thunder. Załóżmy, jakieś złoto kupię prawdopodobnie, bo są zniżki na złoto. Więc tak, wchodzimy tutaj w nasze My Items, czyli po polsku, w zależnie jakiej wersji językowej macie tutaj ustawione to. My Items, moje itemy. Ja sprzedam tutaj SWT40, które de facto udało mi się zdobyć chyba za 2 godziny? Jakoś tak. I teraz tak, możemy sobie wybrać, czy chcemy ustalić naszą cenę, za którą chcemy to sprzedać. Tutaj ona się pokazuje po prawej stronie ekranu. Albo chcemy sprzedać natychmiastowo, czyli na przykład potrzebujemy bardzo szybko kasy, bo coś trzeba kupić i w tym momencie na pewno to sprzedamy. Bo to jest tak jak rynek Steam. Na przykładzie Counter-Strike'a mogę wam pokazać, że powiedzieć, że no to jest takie coś, że na przykład chcę sobie kupić to SWT, ale za daną cenę, czyli na przykład nie chcę kupić tego drożej niż za 6,80. Ja właśnie chcę sprzedać szybko, więc naciskam sell. Tutaj widzicie, właśnie jest ta prowizja, która tu pokazuje naszą kwotę, którą dostaniemy. Tutaj ile go się zapłaci, to jest wszystko pokazane. To jak, jeśli mamy więcej tych przedmiotów, możemy sobie tutaj dodać, zmniejszyć te sprzedane w skrzynkach. Akurat na dole mamy tutaj całą historię cen, kiedy było sprzedawane, za jaką cenę. Na przykład tutaj u góry maksymalnie było sprzedane jedna sztuka za 17 aż godzinów. Ale ja sprzedam za 6,80 i tak będę mieć profit tutaj w postaci koło 3 gejginów,
3 godzinów 78. Nie wiem. Groszy takich ichniejszych centów, centów albo coś takiego. Nie wiem. Teraz tak, zgadzamy się, że chcemy to sprzedać. Naciskamy OK, put it up for sale. Naciskamy to. Zostało sprzedane. I na nasz bilans tutaj pojawiło się kolejne gauge coins tutaj, w tym miejscu. Więc dalej. Mamy te gauging coinsy i teraz z tych gauging coinsów możemy sobie kupić z powrotem. Wchodzimy na rynek War Thunder i teraz tak, możemy sobie kupić wszystko, co wszystkie pojazdy, które były dawniej jako te eventowe, których już dawno też nie ma, na przykład Panterę rosyjską, Obiekta 279, ISA 7, no i wiele innych, które tutaj zobaczycie. KW-1B, które już też dość rzadkie, rzadko spotykane. Ja w tym momencie celuję sobie tutaj na japońskiego tygrysa. Tutaj też na tym przykładzie właśnie mogę pokazać, jak to działa. Tutaj sprawdzam sobie historię cen, czyli jego taką średnią ceną. Niestety nie ma tutaj właśnie średniej. Przynajmniej nie zorientowałem się, gdzie jest taka tutaj średnia. Ale widzę, że czasami udało się go sprzedać 21 grudnia 2022 roku o godzinie 9 w jednej. Jedną sztukę ktoś sprzedał za 51 godzinów, czy tam 59, więc prawdopodobnie jeśli dałbym cenę tutaj taką właśnie 61, 62, albo żeby skusić tutaj sprzedawcę, no to ja bym dał na przykład 67, to myślę, że udało mi się takiego tygrysa tutaj wyrwać, bo widzę, że te ceny tutaj są bardzo zróżnicowane. Nie są bardzo mocno zróżnicowane, ale jednak widać, że są. Dobra, wracając. Tutaj na tym rynku możemy sobie kupić też klucze do tych skrzynek. Z tych skrzynek wypadają też unikatowe pojazdy, tak jak na przykład KW-220. Co tam jeszcze wypada? Pewnie KW-1B. I wtedy taki KW-1B, kiedy nam wypadnie ze skrzyneczki, możemy go sobie tutaj sprzedać, bo dostajemy go w postaci kuponu. Na obecną chwilę trwa... Wyjdziemy sobie już z tego. Na obecną chwilę trwa event świąteczne. Są zniżki na wszystko, na pojazdy, tutaj na każdy pojazd jest zniżka, nie tylko na pojazdy, na talizmany prawdopodobnie też, niestety nie sprawdzałem tego, ale zaraz się upewnimy. Tak, na talizmany też jest zniżka, na komponenty wszystkie jest zniżka, więc to jest dobry moment na nagranie tego filmu. Więc następnie, jeśli mamy już te gauging coinsy tam w tle i teraz jak je zdobyć? Są dwie takie metody, którymi można zdobyć takie gauging coinsy i są nimi. Tutaj wchodzimy w Battle Pass, który jest dostępny praktycznie codziennie. Znaczy nie codziennie, ale no, cały czas on jest. W tym Battle Passie, jeśli nie kupujemy go, bo on kosztuje chyba na nasze 16 euro jakoś tak, bo to trzeba ze złota kupić, dostaniemy za free tutaj Churchilla Crocodile. On jest ten tutaj za darmo niestety jest w postaci tutaj, że nie może zostać sprzedany na rynku. Jest tutaj czerwonym znakiem napisane. Nie może zostać sprzedany, ale jeśli kupimy sobie tego Battle Passa, to mamy w dalszej części tutaj takie upgrade'y, które to pozwalają nam już tutaj zmienić tego Churchilla na kupon, który możemy już sprzedać. To jest też po prostu, żeby jakby zwiększyć jego cenę, która będzie na rynku. Tak samo potem w postaci następnej mamy na ten lepszy pojazd, który jest w tym momencie ten samolot A1H. Ale tutaj niestety musimy zapłacić pierwsze pieniądze, żeby to zdobyć. I jeśli zapłacimy te pieniądze, to nam się szybko to zwróci, bo ten Churchill to prawdopodobnie będzie kosztował około 15 gejdżinów, czyli na nasze, jeśli odliczymy prowizję, będzie to około 12. A jeśli sprzedamy sobie ten samolot, no to już będzie coś w kwestii 30-40 gejdżinów, czyli po odliczeniu prowizji to będzie około na pewno tam 35, albo jeśli będzie za 30, no to 25, jakoś tak. Więc i tak nam się zwróci to. A już gadżiny będziemy mieć na plus. Na pewno 10 gadżinów z tego będziemy mieć na plus. Więc to jest jedna kwestia, którą można tutaj zdobyć sobie. Ale drugą kwestią są eventy, który teraz trwa.
wchodzimy sobie tu w profil, osiągnięcia, tutaj jest Winter Quest, czyli nasze tutaj zadania. I teraz tak, są do zdobycia T-80 UM2, którego nie będę zdobywał na rynek, ale też jest Tornado, czyli jeden z najnowszych w ogóle typów pojazdów, który myślę, że będzie swoje kosztował na pewno, i USS Newport, statek, okręt, przepraszam, który będzie już więcej kosztował, bo okręty, nie wiem dlaczego, są jednymi z droższych pojazdów, które są z eventów, bo po prostu chyba najmniej osób je robi, więc opłaca się robić na pewno jedną z najnowszych maszyn i okręt. Żeby robić taki event, no to jest już opisane osobno na stronie Galzina, tam jest wszystko pięknie napisane, bardzo czytelnie, jak zrobić taki event. W skrócie, musimy zrobić takie gwiazdki, grać po prostu, zdobywać wynik misji, mieć łączny wynik misji 40 tysięcy. No to jest, jeśli się gra arcade'ówki, no to wtedy trochę mniejszy jest ten licznik, bo tutaj jest nawet takim wyblakłym napisane, że za bitwy realistyczne się tam dostaje trochę więcej, tam mnożnik jest 1,4. W przypadku samolotów na AB chyba to jest 1 wtedy. Symulacyjnych nie wiem, nie sprawdzałem. I to też niżej jest pokazane od ery. Jest jeszcze dodatkowy mnożnik, ile on tam dodaje lub odejmuje w przypadku tych mniejszych, czyli od 1 do 8. Od 1 do 3 i 4 trochę na minus wychodzimy, ale jeśli gramy RB, to i tak idziemy trochę na plus, bo mamy tutaj ten mnożnik 1,4. I teraz tak, jak zrobić taką misję? No to używamy, tutaj jest napisane, use the vehicle in the mission rank 3 and above. Czyli musimy sobie wybrać pojazdy z rangi 3, albo chociaż użyć w meczu jeden taki. Czyli jeśli na przykład chciałbym grać 3-3, a nie chciałbym wyższych R grać, no to bierzemy sobie na przykład takie NATO, które jest na 3-3, jest rangi 3 i musimy je użyć w bitwie. I łączny wynik bitwy, w którym użyjemy do NATO, będzie sumowany do tamtej gwiazdy. Ale można też zrobić taki mek, że na przykład zdobyliśmy wcześniej jakiś z Battle Passa, z czegoś, z innych eventów pojazd, na przykład tutaj nawet posłużę się przykładem Kaci i jest napisane pod grafiką Event Vehicle, czyli pojazd eventowy Summer Landing. I to jest nieważne, że to jest ranga pierwsza, ranga druga, on i tak będzie się liczył, musi być użyty w bitwie i musi mieć napisane Event Vehicle, czyli tutaj dla czołgów to jest Kaci, w innych przypadkach tutaj, z takich ciekawszych przypadków, co tu ja mam, to jest BA-11, też jest napisane Event Vehicle. Musi to mieć zaznaczone, bo na przykład w innych przypadkach premium to nie jest zaznaczone i te nie wchodzą w rolę. Wszystkie, które mają tylko i wyłącznie napis World, Event Vehicle, są, można nimi grać i za nie się na pewno dostanie punkty. Tylko trzeba pamiętać o tym zaniżeniu względem BR-u. Następnie, co można zrobić, mając już te gauging coinsy? Dobra, teraz wchodzimy sobie tutaj w sklep gauging. Jak widzicie, tutaj mamy, jeśli wejdziemy sobie w każdy pakiet, mamy pokazane cenę w euro. Ale jeśli sobie zalogujemy tutaj do tego sklepu, wyskakują nam dodatkowo te gauging coins. I teraz tak, chcę sobie kupić konto premium, to sobie kupuję konto premium, tylko że nie wiem, czy tutaj klikamy to, buy more, i mamy tutaj zapłać przez gauginy, czyli po prostu nam weźmie 20 gauginów za to. Ja nie będę tego kupować, ponieważ już to mam. I kwestia jest chyba też taka, że nie możemy z tych gadżinów komuś kupować prezentu. Ja sobie kupię tutaj 10 tysięcy złotych orłów. Pokażę wam, jak to działa. Buy as a gift. I niestety chyba nie możemy tego kupić za gadżin coins.
Zrobione jest to dlatego pewnie, żebym nie zrobił sobie trzech multikont i na trzech multikontach porobił sobie event, posprzedawał te maszyny i żeby to wszystko poszło na jedno konto. Czuję, że dlatego to tak właśnie jest zrobione. Ale dla siebie pewnie możemy to kupić. Więc kupujemy. Tutaj mamy, zaznaczamy zapłać przez Gadget Coinsy. Tutaj potwierdzenie, że będzie nas to kosztowało 49,5 Gadget Coinsa. Tak jak mówiłem wcześniej, jest przeliczenie 1 do 1 w stosunku do euro, czy tam dolara. Robimy transakcję, kupujemy i jest napisane, że zostaliśmy właśnie tym uraczeni tymi 10 tysięcami złotych orłów. Przełączamy na War Thundera i co widzimy? Nie mamy złotych orłów. Ale to jest taki częsty błąd. Wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj z powrotem w Marketplace. Poczekamy tą chwilę. Wchodzimy. Widzimy, niestety, zniknęła nam ta kasa, którą tu mieliśmy zbieraną. Ale wychodzimy. Updating musi się zupdate'ować. Profil online i jak widzimy mamy 10 tysięcy złotych orłów. Te złote orły można teraz wydać na co chcemy, na cokolwiek. Battle Passa można kupić od razu. Dalej. Konto premium kupujemy, możemy kupić od razu. Tak samo ktoś potrzebuje lwów, też można kupić za to. Maszyny premium? Proszę bardzo. Sam pokażę, sam czekałem na to, żeby to kupić. Kupujemy tą maszynę. Bach. I mamy to kompletnie, kompletnie za darmo. To jest najlepsze. To, że mamy to kompletnie za darmo. Jedyne, co poświęcamy, to nasz czas grając tą grę. Możemy kupić dowolnie wszystkie premki, które tu widzicie. Ja mam tak zrobione. Jedyne premki, za które faktycznie wydałem pieniądze, na szczęście na mega promocji, to jest IS-6, T55AM i w gratisie do tego T55AM dostałem też Mi-24. Na szybko pokażę wam, jak już widzieliście pewnie te premki, które mam tutaj, pokazywałem wam. Te wszystkie premki, które tutaj są pokazane, które są tutaj w Stanach Zjednoczonych pokazane, te wszystkie tutaj. Merkawy akurat, te wszystkie eventowe, nie premium pojazdy też zdobyłem. No ale jak widzicie, te wszystkie premki, które tutaj mam, czy to nawet w statkach, w okrętach, przepraszam, cały czas się mylę. W okrętach, w kutrach, w każdym kraju tutaj, o. To wszystko jest tak naprawdę za darmo. Poza tak jak mówiłem tymi kilkoma, za które zapłaciłem. Reszta wszystko jest kompletnie, kompletnie za darmo. I tego wam życzę, żebyście to robili, żebyście grali w tą grę, żebyście nie narzekali, że kurczę, trzeba płacić, że konto premium, tylko da się grać z kontem premium. To jest niestety prawda, że bardzo trudno się grać, zwłaszcza na wysokich erach, na takim BR-ze i wtedy są większe koszty, na przykład tutaj, na przykład typ 90, typ 10, typ 90, są już trochę wyższe koszty, ale widzę, że oni tutaj obniżyli je. No to są jednak koszty, nie? To jest koszt. Taki czołg. Bez przeceny, no to on kosztuje no milion, więc dla zwykłego gracza, który nie ma konta premium, nie ma żadnych pojazdów premium, jest to trudne. Ale, mówię wam, wystarczy trochę wysilić się, kupić to tutaj, zrobić tą premkę jedną, taką na przykład, tak jak był tutaj też, no mówię, kaci, cokolwiek, zrobić to i mieć z głowy. Te pierwsze premki, które tutaj są, no to jest naprawdę, żeby zacząć robić inne eventy, to jest naprawdę bardzo proste. No, w tym evencie na przykład bardzo proste jest do zrobienia ten samolot francuski. Ten samolot francuski wystarczy, że zrobimy 4 zadania dla pilotów i go mamy. I wtedy to jest era pierwsza, dostajemy go i latamy tym Francuzem i robimy cały event następny, który będzie. I tamte wszystkie inne pojazdy sprzedajemy za gadziny i kupujemy złote orły. Albo pojazd na przykład premium, tak jak ja tutaj kupiłem za właśnie za gadziny typa 74G. Z samolotów kupiłem tego F86. To jest naprawdę trochę skomplikowane, ale jeśli obejrzy się ten film, mam nadzieję taką, będzie dla was to również proste.
Więc na zakończenie pokażę Wam jeszcze raz zakup, że się udało kompletnie za darmo zdobyć taką premkę, jak i wszystkie inne pokazane w tym filmiku. Pokażę Wam również, że można kupić też Battle Passa. Ja kupię też tego droższego. Mamy Battle Passa. I teraz wszystkie maszyny z Battle Passa mogę odebrać. Czyli tego, tego. Postaram się zrobić też te upgrade'y i te maszyny z Battle Passa sprzedam z prowizją, taką, o której mówiłem wcześniej. Więc jeśli już wejdziemy w to, będziemy grać, tak naprawdę wszystko, co będziemy robić, jest na profit. Więc mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że Wam jakoś pokazałem, że da się to zrobić, że jest to możliwe. Wystarczy trochę pograć w grę. I do zobaczenia. Trzymajcie się.